mamy do czynienia z układem określonej grupy ludzi. Odsyłam pana do agencji restrukturyzacji. Wszystko na ten temat. To śledztwo urosło do sporych rozmiarów. Nie ma, jeszcze nikogo nie zamknęli w tym temacie. No trzeba się nabiegało, nachodziło. Nie można zawrzeć umowy, a potem łamać jej zasad. Oto wyniki naszego kilkumiesięcznego dziennikarskiego śledztwa. To sprawa, w której przenikają się biznesmeni, urzędnicy różnych szczebli, wysoko postawieni politycy i przede wszystkim ogromne pieniądze. W tej sprawie od prawie 3 lat pojawiają się też agenci CBA i prokuratorzy tropiący możliwe nadużycia. Jak to możliwe, że do tej pory nikt nie usłyszał zarzutów? Jak to możliwe, że ludzie wskazani przez służby nie ponieśli konsekwencji, a w niektórych przypadkach nawet awansowali? I dlaczego funkcjonariusz badający tę sprawę nagle zniknął? Z całą pewnością mamy do czynienia z układem określonej grupy ludzi, z patologią w przyznawaniu środków unijnych, z udziałem środków publicznych polskich. I trwa to od co najmniej 2010 roku. Przetwórstwo rybne to obszar, o którym zwykle mówi się niewiele albo bardzo niewiele, ale dzięki ogromnym unijnym pieniądzom ta branża w Polsce zyskała w ciągu ostatniej dekady zupełnie nowe możliwości. Powstały nowe firmy, a te, które już istniały, rozrosły się w niektórych przypadkach do ogromnych rozmiarów. Rozdzielaniem funduszy zajmował się Departament Wsparcia Rybactwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Maj 2015 roku. Premierem jest Ewa Kopacz, ministrem rolnictwa Marek Sawicki z PSL. Jego zastępca Kazimierz Plockę, polityk Platformy, odpowiada za rybołówstwo. I właśnie wtedy do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wchodzi kontrola CBA. Agenci sprawdzają, komu i na jakiej podstawie przyznawane są unijne pieniądze na przetwórstwo rybne. Czy do pana takie informacje o jakiś... że coś niepokojącego się dzieje, że... No, czy takiej informacje... wiedzy szczegółowej nie posiadam. Ale szczegółowej, a czy docierały jakieś informacje? Nie, raczej te kwestie, które były wpisane w naszą statutową działalność, były realizowane i właściwie nie mam żadnych informacji, które byłyby informacjami niepokojącymi. Kontrola trwa do końca 2015 roku. W jej trakcie zmienia się rząd. Zmienia się też kierownictwo kontrolowanej agencji. Powstają też duże nadzieje z przyjściem człowieka PiS, Daniela Obajtka. Daniel Obajtek czyści agencję, zwalnia dyrektorów regionalnych. Jeszcze w trakcie trwania kontroli pozbywa się też dyrekcji Departamentu Wsparcia Rybactwa. Raport CBA ląduje na biurku Obajtka w lutym 2016 roku. Funkcjonariusze biura stwierdzili, że urzędnicy agencji naruszyli przepisy, podpisując umowy na łączną kwotę blisko 50 milionów złotych. W raporcie wskazano osoby odpowiedzialne za naruszenie przepisów. To powinno wywołać trzęsienie ziemi w Departamencie Wsparcia Rybactwa. Tymczasem nie dzieje się właściwie nic. Okazuje się, że jest ta sama sytuacja. W rybach i nie tylko. Ludzie, którzy do tej pory byli i rozdzielali fundusze i decydowali, pozostają ci sami. Daniel Obajtek, dziś prezes PKN Orlen, nie odpowiedział na prośbę o rozmowę. Nie otrzymaliśmy też odpowiedzi na pytania wysłane mailem. Szczecin, końcówka września. Ostatnia sesja poprzedniej kadencji Sejmiku Zachodniopomorskiego. Jedziemy na to posiedzenie. Chcemy spotkać się z Haliną Szymańską, radną PiS i jednocześnie szefową kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy. Ale zaczynała gdzie indziej. Gdy powstał raport CBA, Szymańska była zastępczynią Daniela Obajtka w Agencji Restrukturyzacji. Pytamy o informacje na temat nieprawidłowości. Docierały takie informacje, wtedy reagowaliśmy w miarę na bieżąco, natomiast w tej chwili to już minął pewien okres czasu, kiedy tym się nie zajmuję, więc trudno mi się wypowiadać na bieżąco. Jak twierdzą nasi informatorzy, kierownictwo agencji w pewnym momencie zaczęło dążyć do wyciszenia sprawy. Osoby, które domagały się reakcji na raport CBA, zostały najpierw przesunięte na inne stanowiska, a potem zwolnione z pracy. Pani wie, że osoby, które alarmowały, między innymi informowały Pani, już nie pracują w agencji, zostały wyrzucone z niej? No trudno mi się wypowiadać na ten temat. Odsyłam pana do Agencji Restrukturyzacji.
wszystko na ten temat. Ale w tym czasie rusza już prokuratorskie śledztwo. Sprawą zajmuje się agent CBA z centrali w Warszawie, który po kolei wzywa urzędników na przesłuchania. Urzędnik CBA nie wierzył w to, co widział w papierach. Dopiero po dogłębnym przeanalizowaniu stwierdził, że sprawa jest warta rozpatrzenia. Stwierdził również, że gdy zaznajomił się z dokumentacją prokuratury okręgowej, prokurator potwierdził, że jest to zwykła mafia. To śledztwo urosło do sporych rozmiarów. Można powiedzieć, że dotyczy ponad 30 wątków. W konsekwencji to śledztwo zostało przekazane do prokuratury regionalnej w Warszawie i w związku z tym, że jest to tak dużo wątków, zostało podzielone na kilka delegatur w kraju Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które to śledztwo prowadzi pod nadzorem kilku prokuratur w Polsce. Funkcjonariusz CBA sprawą zajmuje się przez kilkanaście miesięcy. Kontakt jest przez ponad rok. Ten funkcjonariusz twierdzi, że prokuratura właśnie będzie stawiać zarzuty obecnemu dyrektorowi, poprzednim dyrektorom, urzędnikom, ale on to powtarza cały czas, że będą stawiane zarzuty i zarzuty nie są postawione nigdy. A wręcz przeciwnie, ten pan zostaje odsunięty od spraw. Ten funkcjonariusz przestał prowadzić to śledztwo. Wynikało to tylko i wyłącznie z tego, że 30 marca tego roku złożył raport o odejście na emeryturę. Co prawda dzisiaj w dalszym ciągu pracuje, ponieważ okoliczności odejścia na emeryturę nieco się zmieniły. Jakie to okoliczności? Tego się nie dowiedzieliśmy. Jedziemy na wybrzeże. Chcemy porozmawiać z ludźmi, którzy funkcjonują w branży przetwórstwa rybnego. Chcemy dowiedzieć się, czy nadużycia stwierdzone przez Centralne Biuro Antykorupcyjne to wyjątek, czy wierzchołek góry lodowej. Spotykamy się z Jerzym Safaderem, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb. Mówi nam, że o raporcie CBA słyszał, o nadużyciach już nie. Nie ma, jeszcze nikogo nie zamknęli w tym temacie. No CBA się nabiegało, nachodziło. Takich jest prawo, mają prawo szukać, ale ja nie mam informacji, żeby gdzieś ktoś zdefraudował pieniądze, wziął, a nie wybudował, czy nie kupił maszyny. Ale my znaleźliśmy taki przykład. Tutaj w Złocieńcu miał powstać zakład przetwórstwa rybnego firmy Columbus Fish. Firma otrzymała na ten cel 10 milionów złotych dofinansowania z funduszy unijnych, przyznane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Produkcja jednak nigdy tutaj nie ruszyła, a rękę na zakładzie położył komornik. Firma miała być największym pracodawcą w gminie. Złocieniec wybudował nawet przedszkole, bo większość pracowników zakładu miały stanowić kobiety. Unijne pieniądze wypłacono w całości, ale nikt nigdy niczego tu nie produkował. A właściciel firmy, Tomasz S., dziś siedzi w więzieniu za działanie na szkodę innej firmy z branży. Zakład nie działa, a co gorsze, na naszych oczach po prostu do pewnego momentu, jak powstawał, to teraz jakby ten element spadkowy jest coraz bardziej widoczny. No bardzo smutne to. A to nieco inny przypadek. W Dębnicy Kaszubskiej firma Inletta wybudowała zakład, na który otrzymała blisko 15 milionów złotych przyznanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Zakład od 3 lat powinien już pracować na pełnych obrotach. Jest październik, środek tygodnia, kilkanaście minut po godzinie 15. Chcemy porozmawiać z szefostwem firmy, sprawdzić, czy prowadzi produkcję kilka lat po uzyskaniu wielomilionowej dotacji. Nie ugryzie mnie. Dzień dobry. Mam pytanie, tutaj jest Inletta? Tak, Inletta. A tutaj coś się dzieje? Ktoś tu pracuje? Pracuje czy nie? O 15 skończyli. A tu się coś pracuje rzeczywiście? Poddukują? Trzeba bardzo śledzić, bo tam oleją tych różnych przyprawach. Aha. Rozumiem. I to oni o 15 kończą? Na jedną zmianę? Na jedną zmianę. Załoga jeszcze tam zakres się nie rozrusza, bo załoga jeszcze nie jest taka. Ale na jedną zmianę. Cały czas na jedną zmianę. Przyjeżdżamy następnego dnia. Dobry. Ja z panem wczoraj rozmawiałem? Nie, inny pan był, ale pies był ten sam. Dzień dobry. Mam pytanie. Jestem dziennikarzem. Jest ktoś tutaj z menadżerów, z szefostwa, czy nie? Nie jest tam. Są wszyscy. Są wszyscy. A byłaby szansa chwilę pogadać? Można zapytać? Czekam tutaj. Okazuje się jednak, że właściciele firmy nie chcą rozmawiać. Słucham?
Nie chcą rozmawiać? A dlaczego? Odjeżdżamy, żeby sfilmować zakład z daleka. W pewnym momencie postanawia się jednak z nami spotkać przedstawiciel firmy, choć trudno nazwać to wywiadem. A dlaczego pan nie chciał rozmawiać ze mną? Ale ja nawet nie wiem, że pan był. Przecież byłem, pytałem ochroniarza, ochroniarz do pana zadzwonił. Niech pan mnie posłucha. To jest nieważne, kim pan jest i co pan tu robi i czy ja chciałem, czy nie chciałem. Ja mogę się wylegitymować. Bardzo proszę. Kilka dni po tej rozmowie kontaktuje się z nami pełnomocnik Inletty i przekonuje, że zakład pracuje, choć przyznaje, że firma jest objęta postępowaniem układowym, by ratować się przed upadłością. To jest jednozmianowa praca? Pojęcia nie mam, że jest jednozmianowa. Wiem, że maksymalna produkcja... Ona się odbywa codziennie? Tak, tak. Bo byliśmy tam dwa dni temu i dwa samochody stały pod firmą, było południe. Właściwie nic tam się nie działo, był tylko stróż. Nie wiem, czy te osoby przyjeżdżają samochodami, ale produkcja odbywa się w miarę sprzedaży. Na pewno są osoby zatrudnione. CBA w raporcie wytknęła Agencji Restrukturyzacji błędy w rozliczaniu wniosku Inletty. Stwierdzono, że agencja sama pozbawiła się możliwości wypowiedzenia umowy. To, że CBA zakwestionowała pracę agencji, to zakwestionowała pracę agencji. A była wypowiedziana umowa Inletcie? Nigdy nie była wypowiedziana umowa. Nie była, nigdy, tak? Nigdy. Także nie CBA decyduje o tym, czy coś jest, wie pan, prawidłowe, czy nie, bo CBA nie jest, wie pan, w tym momencie tutaj miarodajną instytucją. Wskazano, że odpowiedzialnym za to jest Tomasz Tereszkiewicz, powołany już przez nową ekipę, czyli Daniela Obajtka i Halinę Szymańską. Pani wie, dlaczego osoby, które zostały wymienione na przykład w raporcie CBA, cały czas pracują w agencji? Nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ w agencji nie pracuję już od półtora roku. Dwa tygodnie po naszym spotkaniu z Haliną Szymańską Tomasz Tereszkiewicz przestał pracować w agencji. Okazało się, że awansował do Ministerstwa Gospodarki Morskiej, które teraz nadzoruje programy rybne. Kolejną firmą wskazaną przez CBA jest Słupski Łosoś. Według Centralnego Biura Antykorupcyjnego przedsiębiorstwu bezprawnie przyznano dofinansowanie rzędu 60%. Na takie kwoty mogły liczyć w pierwszej kolejności tylko małe i średnie firmy. Tymczasem Łosoś był powiązany z firmą Poseidon i miał status dużego przedsiębiorstwa. Urzędnicy agencji nie zauważyli jednak powiązania tych firm. Po kontroli CBA powinno się to skończyć wypowiedzeniem umowy. Wszystkie rzeczy formalne, które miałem spełnić, to nasza firma spełniła i sprawdzali jak jedną firmę, ale dzisiaj tu jestem i rozmawiam. No właśnie, a oni byli u pana? Przysługiwali pana? Nie. A musieliście zwrócić pieniądze? Nie. Sprawę już po publikacji raportu CBA umorzył jednak ten urzędnik. To Janusz Wrona z Departamentu Rybołówstwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej. W ten sposób usankcjonowano zawarcie niezgodnej z prawem umowy. Tak umorzyłem, ponieważ takie były zawarte umowy przez agencję. Nie można zawrzeć umowy, a potem łamać jej zasad. Mimo już CBA stwierdził, że ta umowa nie powinna zostać zawarta na ten... Ale została. Janusz Wrona to bardzo ciekawa postać. Kiedyś pracował w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Za rządów PO-PSL trafił do Ministerstwa Rolnictwa, które wtedy nadzorowało przetwórstwo rybne. Krótko przed zmianą władzy został jednak odwołany z funkcji przez szefa resortu Marka Sawickiego. Dlaczego Marek Sawicki zwolnił pana w 2014 roku? Odwołał pana? Jest to dla mnie taką samą zagadką jak dla pana. Pan Wrona spowalniał realizację programu rybackiego, wydawania środków unijnych. Na tle programu rozwoju obszarów wiejskich były spore opóźnienia. Gdy Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory, Janusz Wrona wraca do rządu, do tego samego departamentu, tyle że znajdującego się już w Ministerstwie Gospodarki Morskiej. Zatrudnia go minister Marek Grubarczyk, do którego jeszcze w tej historii wrócimy. Trójmiasto, nasz kolejny przystanek. Spotykamy się z człowiekiem, który od lat funkcjonuje w branży. Nie chcę wypowiadać się oficjalnie, ale doskonale zna realia, wie jak wygląda składanie wniosków. Wie, kto otrzymywał je w ostatnich latach. Stara się nas przekonać, że to, że w kolejce do funduszy unijnych są równi i równiejsi, jest tajemnicą Poli Szynera. Tak naprawdę tam jest z tego pojęcia, jak to zobaczyć między innymi potem ministerstwo chociażby ma Janusza, który sobie wszystko w powodem, on cały czas to jest wszystko się kręci wokół jednych osób, tak?
Pan Janusz to wspomniany już Janusz Wrona z ministerstwa. Nasi informatorzy twierdzą, że na styku państwo-firmy to kluczowa postać. Jedziemy spotkać się z jednym z byłych urzędników. On też odmawia rozmowy pod nazwiskiem. Pytany, czy dyrektor Wrona szczególnie interesował się wnioskami o finansowanie składanymi przez konkretne firmy. A pamięta pan, o jakie firmy chodziło? Na pewno średnik był dosyć. To pamiętam. Na pewno średnik była jeszcze Paweł Trans. Nie odnoszę takiego wrażenia, a z obydwoma firmami mam do czynienia. A czyli, a na przykład interesował się pan, że tak powiem, ich wnioskami? To znaczy, wnioski są rozpatrywane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji. My tworzymy zasady rozdziału tych pieniędzy. Jeśli nie musiałem, nie ingerowałem w żadne wnioski. Ale były na przykład przypadki, że pan musiał? Tak, bardzo często jest tak, że agencja interpretuje niezgodnie z przepisami prawo. Firma Paula Trans, obecnie Paula Fish, jest jednym z największych beneficjentów programu. Z funduszy unijnych otrzymała ponad 100 milionów złotych. Kilka lat temu zainteresowała się możliwością dofinansowania budowy elektrowni wiatrowej. Jednak rozporządzenie nie przewidywało takiej możliwości. Nasz rozmówca twierdzi, że dyrektor Janusz Wrona naciskał w tej sprawie, sugerując, że można taki projekt dofinansować. Jak ministerstwo nie pojawia, to, że tak powiem, będzie osobę. Ale naszą decyzją w alternatywne źródła nie wchodzimy. No to jest ministerstwo w jakimś okresie, takim, wiesz, takiego dobrego wujkowa, no w zasadzie to możecie i najlepiej jak się będę zgodził. Ja bym się na to to bym się nie odniesie. Finał sprawy był taki, że ministerstwo zmieniło rozporządzenie. Choć jak wynika z dokumentów, które zdobyliśmy, jeszcze kilka miesięcy wcześniej nie przewidywano takiej możliwości. Paula dostała zgodę na elektrownię wiatrową, chociaż nie było tego w rozporządzeniu krajowym. Nieprawda, było to w rozporządzeniu krajowym. Ale że zostało zmienione właśnie pod Paulę Trans. Nie zmienia się rozporządzeń pod dany podmiot. Zmienia się je po to, żeby na przykład rozszerzyć możliwość korzystania z programu. Było wiele takich przypadków, że zmieniano rozporządzenie? Takie przypadki dzieją się na co dzień. Ale to było na przykład spowodowane tym, że beneficjenci się interesowali na przykład daną możliwością? Jeżeli to było stanowisko większości beneficjentów, tak. Ale przeczą tym słowom zdobyte przez nas informacje. Okazuje się, że tylko Pauli Fish w całym programie dofinansowano budowę elektrowni wiatrowej. Przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na nasze pytania. Paula Fish też została wymieniona w raporcie CBA. Ustaliliśmy, że w innej firmie właściciela Pauli pracuje Piotr Dąbrowski, były już urzędnik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, którego CBA w swym raporcie wskazywała najczęściej jako odpowiedzialnego za naruszenie przepisów. Dąbrowski współdecydował o przyznaniu funduszy dla firmy, w której dziś pracuje. Urzędnik regularnie jeździł na spotkania Polskiego Stowarzyszenia Przetwórców Ryb, czyli zrzeszenia firm, które występowały o unijne fundusze. Jeździli też inni urzędnicy z ministrem włącznie. Uczestnicy spotkań, z którymi rozmawialiśmy, twierdzą, że spotkaniom towarzyszyły później nieoficjalne imprezy. Spotkanie właśnie z przetwórców. Tak. Nie musiał być naprawdę, długo się nie bardzo wiedzieć, to się z nim przepiewali. Nie tylko z przetwórcami pojechali do... Około 10 przyszli z pan później, bo mi na to patrzył. Tak. Były także spotkania, które dotyczyły oficjalnych sprawozdań czy też spotkań. Natomiast działalnością, która już była poza, ja się nie interesowałem, się nie interesuję i nie będę interesował. Teraz o ile chodzi o te sprawy libacji czy coś, jest zasadą, co roku spotykamy się, walne zgromadzenie. My po prostu wieczorem się spotykamy, pijemy kawę czy piwo, ludzka rzecz normalna i tego się nie wstydzimy i będziemy to dalej robić. Ale to nie ma nic do rzeczy. W walnych zgromadzeniach PSPR, jak widać, brała także udział Halina Szymańska, obecnie szefowa Kancelarii Prezydenta, która, przypomnijmy, była wiceszefową Agencji Restrukturyzacji, gdy Centralne Biuro Antykorupcyjne stworzyło swój raport. Gościem był także minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk. Minister i szefowa Kancelarii Prezydenta to działacze PiS. Były minister Kazimierz Plocke to polityk PO. Dyrektor z ministerstwa Janusz Wrona. Były urzędnik Piotr Dąbrowski. Dziś pracownik prywatnej firmy, który brał udział w rozdzielaniu unijnych funduszy. Szefowie stowarzyszenia, a jednocześnie biznesmeni. Ich wszystkich łączą spotkania przetwórców ryb. Jeśli minister jeździ na walne zgromadzenie i siedzi obok człowieka, który wyłudził środki wraz z urzędnikami. Minister o tym wie.
nie reaguje. Siedzi, pije z nim wodę mineralną, tak? Rozmawia, nie widzi problemu. To można sobie zadać pytanie, dlaczego tak jest? Pomimo wielotygodniowych starań nie udało nam się porozmawiać z obecną szefową Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Marią Feiger. Kamil Dziubka, Onet.